Seniorzy z naszej gminy są aktywni i pełni wigoru. Potwierdzeniem tego jest już 5-letnia działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu. 18 czerwca na sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki świętowano ten jubileusz. Mamy 5 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu i obchodzimy te urodziny 5-letnie, które kiedyś były powołane przez naszego burmistrza. On był inicjatorem tego, żeby powołać taką instytucję. No i jak powołano? Tak ona się rozwija. Coraz to więcej studentów. Obecnie mamy aż 175 studentów. Tak. No i po prostu tak to jakoś idzie do przodu. Ciągle nowe inspiracje, ciągle nowe jakieś tam pomysły mają. Tak jak było widać dzisiaj na tej uroczystości. Ludzie przychodzą, bo są zainteresowani, że nie muszą być w domu. Że sobie tutaj przychodzą i znajdą na przykład tą godzinkę czasu na przykład na gimnastykę. Jakaś taka rekreacyjna gimnastyka. Na przykład spotykają się na kulinariach, wymieniają swoje umiejętności gotowania, pieczenia, no i tak dalej. Na przykład pięknie mamy grupę, piękną, dużą grupę mamy plastyczną, gdzie talenty są niesamowite, co dzisiaj właśnie na tej wystawie można oglądać. Zobacz. Okoliczności całego wydarzenia sprzyjały podsumowaniom. Była to okazja do wspomnień, podziękowań i gratulacji. Zbieraliśmy przez lata zdjęcia i złożyliśmy w taką prezentację na temat 5-lecia naszego studiowania, że tak powiem. Było o wszystkim. Było o wykładach, jak to na studiach, było o ćwiczeniach, jak to na studiach, było o tym, gdzie wyjeżdżamy, co robimy, co wspólnie przeżywamy. No ja się bardzo cieszę z tego pokazu, bo był, myślę, miło przyjęty. Szczególnie pięknie wspominam nasze wyjazdy, piękną wycieczkę na Capri, piękną Toskanię. Też bardzo wspominamy piękny Zamość, który mnie powalił na kolana. Urzekł mnie niesamowicie. Bardzo przeżywaliśmy też dużo na koncertach. Piękny koncert Stanisławy Celińskiej. Niesamowity sztuka Jerzego Sztura, kontrabasista. Wyszliśmy z tego z wielkimi wrażeniami. Na scenie zaprezentowali się członkowie sekcji teatralnej. Spektakl Urodziny w reżyserii Grzegorza Węglarza zebrał gromkie brawa, a spontaniczne reakcje publiczności podczas przedstawienia wynagrodziły starania aktorów. Pod względem artystycznym pracuje się rewelacyjnie, czego wyrazem był dzisiejszy spektakl, którego się bardzo obawialiśmy ze względu na to, że wbrew pozorom komedia jest najbardziej poważną rzeczą do grania. Farsa jednak od setek lat ma jedną zasadniczą rzecz. Jeżeli się spóźnię minutę, spóźnię się sekundę z jakimś słowem, nie ma puenty, ludzie się nie śmieją, nie gra. To się nie może wtedy udać. No oni zagrali się fenomenalnie, także rewelacyjnie się z nimi pracuje i oby tak dalej. A ty, córciu, wiesz, co to jest małżeństwo? To jest rachunek za to światło. Co? Tato, tato, ty żyjesz! Tata żyje! Tata, kochany, żyje! Tak się cieszę! No, były urodziny dziadka i 80. Próbowaliśmy różnych form teatralnych. Zaczynaliśmy od różnych skeczów, kabaretów, zapożyczonych tekstów, ale i własne też żeśmy mieli. No ale większa grupka się zebrała ludzi chętnych do zaprezentowania swoich zdolności artystycznych i dlatego no, zaczęliśmy szukać materiałów, żeby jakąś sztukę, już tę półteatralną, że tak powiem, nagrać. No i były te furie, no i teraz te urodziny dziadka. Ale bardzo fajnie, że spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy nam chcą pomóc. No i teraz dzięki Grzesiowi Węglarzowi, który napracował się ogromnie z nami, bo to trzeba przyznać, że miał dosyć ciężką pracę, ale efekt widoczny. No, ludzie się bawili, cieszyli się, śmiali się, a dla aktora no nie ma lepszej frajdy jak reakcja publiczności. Pomysł na taką formę zrodził się jakieś 10 miesięcy temu, kiedy znalazł scenariusz spektaklu Urodziny Janusza Koryla, który to scenariusz jest trzyaktowy, my go zmieniliśmy,
przekształciliśmy pewne sceny, dołożyliśmy swoje rzeczy, dopisaliśmy scenariusz, także, że tak powiem, chyba z tego pierwotnego scenariuszu zostało niewiele. Z racji tego, że trafiliśmy na scenariusz urodziny, stwierdziliśmy, że będzie jubileusz, no to zróbmy urodziny. Mimo iż seniorzy obchodzili swój jubileusz, motywacji i zapału do dalszej pracy nie brakuje. Myśmy nie mieli okazji, żeby się zaprezentować. Teraz się nadarzyła okazja. No, oby tak nam zdrowie dopisywało, bo chęci są, a zdolności też troszkę jest, tylko żeby zdrowie dopisywało. Bardzo byśmy zapraszali chętnych, którzy by chcieli się zrealizować jeszcze przed starością. Łatwiej jest znaleźć aktorkę niż aktora. I tu nas bardzo cieszy, że jest już odzew jednego pana, i którego zapraszamy serdecznie do naszej grupy teatralnej. Burmistrz miasta i gminy Siewierz, Zdzisław Banaś, pomysłodawca i inicjator organizacji, wraz z prezesem Grażyną Czerwińską symbolicznie pokroili tort na scenie. Bardzo się cieszę jako burmistrz miasta i gminy Siewierz, że mamy na terenie miasta i gminy Siewierz bardzo prężnie działające organizacje pozarządowe. Taką właśnie organizacją jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dlatego też chcę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy kierują Uniwersytetem od tych 5 lat. Wszystkim tym, którzy przewodniczyli temu Uniwersytetowi, a więc na początku był to Maciek Błach, pani Celina Janas, pani Grażyna Czerwińska. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie prowadzić i działać tutaj na rzecz naszego środowiska. Planowane są już kolejne zajęcia, na które, jak na studentów przystało, rozpoczną się już w październiku. Nabór trwa, tak, coraz to więcej mamy i to jeszcze najważniejsze, że z innych miejscowości, innych gmin, tak, Poręba, z Poręby ludzie przychodzą, z Mierzęcic przychodzą, no, po prostu mówią, że w ich miejscowości, no, nie ma takiej twórczości. No, nie jesteśmy przyszłością narodu, ale przyszłość narodu niech się uczy od nas. Pola, Pola.